Panu. Chwała Panu. Let us continue to stand at the foot of the cross. Stajmy, kontynuujmy nasze stanie pod stopami krzyża, u stóp krzyża. And try to understand how the Pentecost took place on the cross. Postaramy się teraz zrozumieć, w jaki sposób w jaki sposób zesłanie Ducha Świętego dzieje się również na krzyżu. Let us look at the way Jesus died on the cross. Zobaczmy, w jaki sposób Jezus umiera na krzyżu. In most of the translations, w większości tłumaczeń, they have not translated it properly. Niestety nie było, nie jest to przetłumaczone w poprawny sposób. Because if they properly translate, it creates confusion. Ponieważ jeśli byłoby to przetłumaczone poprawnie, stworzyłoby to dużo nieporozumień. And the translations are meant for ordinary people. A tłumaczenia są przeznaczone dla zwykłych ludzi. So they should not be confused. Nie powinny prowadzić do nieporozumień. So I'm trying to give a proper translation. Dlatego dam wam teraz właściwe tłumaczenie. I hope you will not be confused. Mam nadzieję, że nie stworzy to jakichś zamieszań tutaj w waszych głowach. Even if you are confused, a nawet jeśli będziecie zmieszani, that is the way John has written it. To święty Jan tak to właśnie napisał. So in John's Gospel, w Ewangelii świętego Jana, chapter 19, rozdział 19, verse 30. Wers 30. Jan 19:30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. The usual translation is he bowed his head and gave up the spirit. Normalne tłumaczenie jest: skłonił głowę i oddał, wyzionął swego ducha. In this this is New American Bible. To jest nowa Biblia amerykańska, tak się nazywa to wydanie. The second part they have translated properly. Drugą część przetłumaczono poprawnie. Handed over the spirit. Handed over. Handed over. For example, this is a confusion I said, you know. I hand over this to you. That's hand over. To tłumaczenie mówi, że on przekazał swojego ducha. I hand over this box to you. Przekazuję to tobie, to pudełko. And that's what I said. If you properly translate, it is a confusion. Dlatego tak powiedziałem, jeśli to przetłumaczymy poprawnie, to stwarza pewne nieporozumienie. But they have preferred to go with the ordinary. Ale oni woleli pójść, być wiernym oryginałowi. But the first part is still not proper. Ale pierwsza część w dalszym ciągu nie jest przetłumaczona poprawnie. So let me give a proper translation of the way Jesus died on the cross. Pozwólcie, że dam wam właściwe wytłumaczenie i tłumaczenie tego, w jaki sposób to się stało, jak Jezus umierał na krzyżu. It's like this. Brzmi mniej więcej w ten sposób. You know the word? Recline? Recline? Reclining chair? He reclined his head. On reclined one direction or both? We don't know. Okay. Reclined his head. Teraz będzie jazda. Recline chodzi o takie coś, że fotel się buja na przykład, tak? Czyli ojciec mówi, że on... You have the reclining chair? No, recline. Możesz się pochylić albo odchylić i pytam się ojca, dobra, to w którą stronę? Ojciec, no nie wiem. Więc Jezus po prostu przesunął swoją głowę takim ruchem, jak się odchylamy w fotelu, do przodu prawdopodobnie. And handed over the spirit. I przekazał swojego ducha.
if we examine the entire Greek literature. Jeśli przyjrzymy się całej greckiej literaturze, nobody's death is narrated in this way. Śmierć nikogo, żadnego bohatera nie jest opisana w ten sposób. There are many great theologians. Mamy great or great? Great, very great. Mamy wielu świetnych teologów, who studied entire Greek literature, którzy dosłownie przeryli całą grecką literaturę, przestudiowali. Where somebody's death is narrated. Zwłaszcza sytuację, gdzie była opisana czyjaś śmierć. Nobody's death is narrated in this way. Niczyja śmierć nie była opisana w taki sposób. Only Jesus' death and only by John in this way narrated. Tylko śmierć Jezusa i tylko w wersji świętego Jana była opisana w ten sposób. And that is why this is little bit confusing. I to dlatego właśnie ten opis stwarza pewne nieporozumienie, niezrozumienie. So let me try to explain what John means. Więc może teraz postaram się wam wytłumaczyć, co Jan miał na myśli, opisując to w taki sposób. Even while hanging on the cross, nawet wtedy, gdy Jezus wisi na krzyżu, Jesus is sitting in the womb of the Trinity. On jednocześnie przebywa w łonie Trójcy Świętej. To use a Johannine vocabulary, żeby użyć janowego słownictwa, the Son is sitting in the bosom of the Father. In the bosom. Here. Lap. Okej, okay, Jezus siedzi na kolanach, ale jednocześnie tutaj stykając się z łonem Ojca. To understand it, żeby to zrozumieć, let us look at the way that they sat for the Last Supper. Zobaczmy sposób, w jaki oni siedzieli na ostatniej wieczerzy. They were sitting on the floor, siedzieli na podłodze, and they stretch out the legs like this. Mieli tak wyciągnięte nogi. So you can, somebody can sit at the bosom. Ktoś mógł usiąść tutaj na ich nogach. And lean to the breast. I oprzeć się na piersi. John was sitting in the bosom of Jesus. Jezus siedział na nogach Jezusa. Jan siedział na nogach Jana, Jezusa. And leaning to the breast of Jesus. I opierał się na jego piersi. Jesus was sitting in the bosom of Judas. A Jezus z kolei siedział na nogach Judasza. And leaning to the breast of Judas. I opierał się na piersi Judasza. Of which I have spoken to you in the first conference in 2011. O czym mówiłem wam w pierwszej konferencji w 2011. So now Jesus is sitting in the bosom of God the Father. Jezus siedzi w ten sposób na nogach Boga Ojca. Even when he's standing on the cross, hanging on the cross. Nawet wisząc na krzyżu. And he reclined his head backward. I odchyla swoją głowę do tyłu. To where? Gdzie? To the breast of the Father. Na piersi Ojca. Not to Jakub. Nie Jakuba. Jesus is sitting in the bosom of the Father. Jezus siedzi na nogach, na kolanach, na łonie, można powiedzieć, Ojca. And he reclined his head backward. I odchyla swoją głowę, opierając ją na piersi Boga. To the breast of the Father. Na piersi Ojca. And he received the Holy Spirit from the Father. I otrzymuje w ten sposób, w tym momencie, Ducha Świętego od Ojca. Because it is clearly written by John that the Spirit proceeds from the Father. Bo jest napisane jasno u świętego Jana, że Duch pochodzi od Ojca. We have in John's Gospel, chapter 15. W 15 rozdziale u Jana mamy napisane verse 20. Jan 15:20. Oh, 15:20. Jan 15, ale 26. 15:26. Paraklet. Yes. Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi. Yeah, okay. The Spirit of truth proceeds from the Father. Duch prawdy, który przychodzi, pochodzi od Ojca. So Jesus reclines his head to the breast of the Father. Tak więc Jezus, opierając swoją głowę na piersi Ojca, and he receives the Holy Spirit, i otrzymuje Ducha Świętego, and he reclines his head from the world. I wtedy, napełniony tym Duchem Świętym, swoją głowę pochyla do przodu, od tej piersi. That's what we say, bowing the head. Dlatego mówimy tutaj o pochyleniu głowy. And then
He hands over the spirit to the people standing at the foot of the cross. I wtedy przekazuje tego ducha ludziom, którzy stoją u stóp krzyża. Let us think once again. Prześledźmy to jeszcze raz. While hanging on the cross, podczas gdy Jezus wisi na krzyżu, Jesus is still sitting in the bosom of the Father, jednocześnie jest cały czas przebywa na łonie Ojca, and at the time of his death, i w momencie śmierci he reclined his head, odchyla swoją głowę, kładąc ją na piersi Ojca, to the breast of the Father, na piersi Ojca, and he received the Holy Spirit, i otrzymuje Ducha Świętego, because the Spirit proceeds from the Father, bo Duch Święty przychodzi i pochodzi od Ojca, and he reclined his head from the world, he bowed his head, i wtedy pochyla swoją głowę do przodu, and he breathed on the people, i tchnie na ludzi, and handed over the Spirit to them, i przekazuje Ducha im. And who are specifically standing at the foot of the cross? A kto w szczególności stoi pod krzyżem? There are many people, wielu ludzi, ale but two people are conspicuous because they have no name. Very, very evident, very standing out. Okay. Ale dwie osoby, które stoją pod tym krzyżem, się wyróżniają z tego tłumu. Jesus' mother, matka Jezusa, and the disciple whom Jesus loved. I apostoł i uczeń, którego Jezus bardzo umiłował. Both of them have no name in the Gospel of John. Oboje z nich nie są nazwani po imieniu w Ewangelii Jana. They will never be mentioned by their name. Nigdy nie są wspomnieni w tej Ewangelii po imieniu. In the Gospel of John, Mary is always Jesus' mother. Jesus' mother. W Ewangelii Jezusa Maryja jest zawsze opisywana jako Jesus' mother, yeah, jako matka Jezusa. And the disciple John is always the disciple whom Jesus loved. A Jan jest opisywany jako uczeń, którego Jezus bardzo umiłował. Why don't they have name? Dlaczego nie występują pod swoim imieniem? Because they are standing as representatives. Ponieważ oni występują jako reprezentanci. The Jesus mother, matka Jezusa, and the disciple whom Jesus loved, i apostoł, uczeń, którego Jezus bardzo umiłował, they represent the church. Oni reprezentują Kościół. And Jesus hands over these two people, i Jezus tym dwóm ludziom przekazuje, that is, Jesus hands over his spirit to the church, Jezus przekazuje swojego ducha Kościołowi, with the effect, z takim efektem, that they receive a double share of the spirit, że oni otrzymują podwójną dawkę Ducha Świętego. Jesus said, Jezus mówi, since I am going to the Father, jako że odchodzę do Ojca, you will do greater things than I have done, to wy będziecie czynić większe dzieła niż te, które ja uczyniłem. I repeat. Powtórzę. Since I am going to the Father, jako że ja odchodzę do Ojca, you will do greater things than I have done. Wy będziecie robić większe rzeczy niż te, które ja zrobiłem. In the next conference we are going to see something which is which Paul does greater than Jesus does. W kolejnej konferencji zobaczymy, jakie dzieła większe niż te, które Jezus zrobił, chodzi. And here we have Jesus is going to the Father. Tutaj mamy sytuację, że Jezus odchodzi do Ojca. He is being lifted up on the cross. Jest wywyższony na krzyżu. Which is his exaltation to the Father. Wyniesiony do nieba. To jest jego wyniesienie do nieba. So he is Ojca. Going to the Father. Idzie do Ojca. And he gives a double share of the Holy Spirit to the church. I daje swojemu Kościołowi podwójną dawkę, podwójną porcję ducha. We have a similar incident in the Old Testament. Mamy podobną sytuację w Starym Testamencie. Elisha was the disciple of Elijah. Elisha? Elizeusz, dziękuję. Elizeusz był uczniem Eliasza. When the time came for Elijah to die, kiedy przyszedł na Eliasza czas, aby umrzeć, Elijah asked his disciple, on poprosił swoich uczniów, disciples, yeah, disciple Elisha, poprosił Elizeusza, what do you want from me? Czego ty chcesz ode mnie? Elisha said to his master, a on, Elizeusz, tak dobrze mówię? Elizeusz? Elizeusz odpowiedział swojemu mistrzowi, I want the double share of your spirit. Chcę podwójną dawkę twojego ducha. Elijah said, you asked me a very difficult thing.
Eliasz mówi: o, ty mnie prosisz o bardzo trudną rzecz. A double share of my spirit is difficult to give you. To jest to trudne, żebym ci dał podwójną dawkę mojego ducha. Yet on one condition I promise to give you. Dobrze. Jestem ci gotów to dać, ale pod jednym warunkiem. If you see me taken to heaven in a fiery chariot. Jeśli zobaczysz, że jestem zabierany do nieba ognistym rydwanem, then you will receive a double share of the spirit. To wtedy otrzymasz podwójną dawkę tego ducha. And to discourage Elisha. W naporcie. Ale po to, żeby go zniechęcić do tego, Elijah began to walk. Eliasz zaczyna iść. And then Elisha behind him. Ale Elizeusz oczywiście podąża za nim. After so many kilometers, Elijah turned and saw whether Elisha is still there. Przeszedł bardzo dużo kilometrów, mając nadzieję, że go już tam nie ma, a Eliasz się odwraca, patrzy, a Elizeusz tam jest. Elisha was still there. On był. Elijah began to walk again. Więc Eliasz idzie dalej. After so many kilometers again, look back. Po ogromnej ilości kilometrów on się odwraca do tyłu, patrzy. Elisha was there. Elizeusz znowu tam był, ciągle. He began to walk again. Więc on znowu idzie. But Elisha was not ready to give up. Ale Elizeusz nie był gotowy, żeby się poddać. Finally, Elijah was taken in a fiery chariot. I finalnie w ostatniej scenie Eliasz jest zabrany do nieba w ognistym rydwanie. And Elisha saw it. Elizeusz to zobaczył, widział to. And he called him Israel. I woła: Izraelu! And then at that time Elijah took his clothes. I w tym momencie Eliasz bierze swój płaszcz. And put it. And it fell on Elisha. Rzuca go, on spada na Elizeusza. And Elisha received a double share of the Holy Spirit. Elizeusz otrzymuje podwójną porcję Ducha Świętego. A similar incident is happening here. I tutaj w tej scenie, o której mówiliśmy wcześniej, dzieje się bardzo podobnie. In the place of Elisha, we have Jesus' mother and the disciple whom Jesus loved. Ale w miejscu Elizeusza mamy Maryję i apostoła, którego Jezus bardzo umiłował. And they asked from Jesus a double share of the Holy Spirit for the church. I oni proszą Jezusa o podwójną porcję Ducha Świętego dla Kościoła. And now they are standing at the foot of the cross. I teraz, gdy stoją u stóp krzyża, Jesus being taken up to heaven on the cross. Jezus jest unoszony na krzyżu do nieba. And we have already discussed that the cross is a fiery chariot of love. I jak mówiliśmy wcześniej, to krzyż jest tym razem ognistym rydwanem miłości. Jesus is being taken to heaven. Jezus jest zabierany do nieba. In the fiery chariot of the cross. Ognistym rydwanem krzyża. The rapture of love. Rozerwanie miłości. And at that moment. I w tym momencie. Jesus is breathing on them. Jezus tchnie na nich. And giving them a double share of the Holy Spirit. I daje im podwójną porcję Ducha Świętego. And this is the Johannine understanding, John's understanding of the Pentecost. To jest Janowe zrozumienie zesłania Ducha Świętego. And this will be confirmed in the next chapter, in chapter 20 of John. I to będzie potwierdzone jeszcze w rozdziale 20 Jana. After the resurrection, Jesus appears to them. Jezus po swoim zmartwychwstaniu pojawia się uczniom. And he said, "Peace be with you." I mówi: pokój z wami. And he breathed on them. I tchnie na nich. Breathed on them and said, tchnie na nich. I receive the Spirit. Otrzymajcie Ducha Świętego. And if you forgive the sins of anybody, jeśli przebaczycie komuś czyjeś grzechy, it will be forgiven. Będą przebaczone. Forgiving the sins is God's prerogative, privilege. Mm-hmm. Przebaczenie grzechów to przywilej zarezerwowany dla Boga. But that is now given to the apostles. Ale teraz on jest przekazany, dany apostołom. Remember, Jesus had the power to forgive sins. Pamiętacie, to Jezus miał moc przebaczać grzechy. He was God. Był Bogiem. But now that power is given to the apostles. Ale teraz ta moc jest przekazana apostołom. Because they have received a double share of the Holy Spirit. Bo otrzymali podwójną porcję Ducha Świętego. And therefore, they, if they forgive the sins, it will be forgiven. I dlatego, jeśli oni przebaczą grzechy, to będą przebaczone. They participate in the privilege of God.
uczestniczą w przywileju Bożym, mają swój udział w tym przywileju. Bo otrzymali podwójną porcję Ducha Świętego. Musimy stać u stóp krzyża i prosić o podwójną dawkę Ducha Świętego, podwójną porcję. And we have to witness Jesus being taken to heaven. Musimy być świadkiem tego, jak Jezus jest wzięty do nieba. And we shall receive this double share of the Holy Spirit. I wtedy możemy otrzymać tą podwójną porcję Ducha Świętego. No story is written in the Bible unless it is our story. Żadna historia, która jest opisana w Piśmie Świętym, nie jest tu zapisana, jeśli się nie odnosi do naszego życia. Why do we call it the word of God? Dlaczego Pismo Święte nazywamy Słowem Bożym? Why do we call it sacred scripture? Dlaczego nazywamy to Świętym Pismem? It is the word of God for us today. To jest Słowo Boga dla nas na dzisiaj. It is not a record of the past. To nie jest tylko zapis przeszłości. It is my the record of my life. Ale to jest zapis twojego i mojego życia. God has revealed my mystery in the word of God. Bóg ujawnia, pokazuje moją historię, twoją historię w Słowie Bożym. Let us remember the first conference of this retreat. Przypomnijmy sobie pierwszą konferencję w trakcie tych rekolekcji. Jesus is the perfect man. Jezus jest doskonałym człowiekiem. Because he is God who became man. Bo jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Therefore he carries my mystery. Dlatego on też nosi moją tajemnicę w sobie. Everything in his life has a correspondence in my life. Wszystko w jego życiu ma pewne odnośniki. Wszystko w jego życiu ma odnośniki do mojego życia. So the death on the cross of Jesus. Tak więc śmierć Jezusa na krzyżu, which happened 2000 years ago, która się wydarzyła historycznie 2000 lat temu, is not merely a past event. Nie jest tylko po prostu wydarzeniem historycznym, które minęło. But it is present right now. Ale jest obecne tu i teraz. Because he is beyond time and space. Ponieważ on jest poza czasem i przestrzenią. And therefore we can stand at the foot of the cross right now. I dlatego dzisiaj możemy stanąć u stóp tego krzyża, który jest poza czasem. And we have seen what is the cross. I zobaczyliśmy, czym jest krzyż. It's a rupture of love. To jest rozerwanie miłości. Our love for God. Nasza miłość do Boga. And our love for human beings. I nasza miłość do ludzi. So stand at this cross. Stand at this. Stand at the cross. At the foot of the cross. Stań u stóp krzyża. And cross is the rupture of love. Krzyż jest rozerwanie miłości. And let us meditate on the death of Jesus. Medytujmy, rozmyślajmy o śmierci Jezusa. And his ascension. I jego w niebo wstąpieniu. Resurrection and ascension. Zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. And we like Jesus' mother and the disciple whom Jesus loved. I wtedy my, tak jak Maryja i apostoł, którego Jezus bardzo umiłował, we receive a double share of the Holy Spirit. My otrzymamy podwójną porcję Ducha Świętego. Who is the disciple whom Jesus loved? Kim jest ten apostoł, którego Jezus bardzo umiłował? Jana. John. Okay, fine. Okay, w porządku, to jest okay. I have one more question. Mam jeszcze jedno pytanie. If there is any disciple sitting here, jeśli tutaj gdzieś siedzi jakiś apostoł, not loved by Jesus, nie kochany przez Jezusa, please raise the hand. Proszę podnieść rękę. Who is the disciple whom Jesus loved? Kim jest apostoł, którego umiłował Jezus? Each one of us. Każdy z nas. So at the foot of the cross we were standing with Mother Mary. Tak więc tam u stóp krzyża to my staliśmy z Matką Jezusa. In the person of John we were all represented. W osobie Jana my wszyscy byliśmy reprezentowani przez niego. Therefore we receive a double share of the Holy Spirit. Received. Yeah, we receive or received. Dlatego my otrzymujemy, czy też otrzymaliśmy podwójną porcję Ducha Świętego. When Mary received this double share of the Spirit, kiedy Maria otrzymała tą podwójną dawkę Ducha Świętego, what happened in her life? Co się wydarzyło w jej życiu?
So let us look at the two incidents in the life of Mary. Przyjrzyjmy się teraz dwóm sytuacjom z życia Maryi. John has written only two incidents in the life of Mary. A Jezus zapisał tylko dwie sytuacje właśnie w życiu Maryi. One, the wedding at Cana. Pierwsza sytuacja to wesele w Kanie Galilejskiej. And the second, a druga, she was present at the foot of the cross. Kiedy Maryja była obecna u stóp krzyża. Only two incidents in the life of Mary, which is recorded in the Gospel of John. Tylko dwie sytuacje w życiu Maryi, które są zapisane w Ewangelii według Jana. There are 32 references to Mary in the New Testament. 32 references. Okay. Są 32 odnośniki do Maryi w Nowym Testamencie. But John records only two incidents. A Jan zapisuje tylko dwie sytuacje. One at the beginning of this public ministry. Jedna sytuacja na początku publicznego wystąpienia Jezusa. And one at the end of this public ministry. A jedna na koniec jego publicznego występowania, publicznej służby. We can say Mary initiates the inauguration of the public ministry of Jesus. Można powiedzieć, że Maryja niejako inauguruje publiczne nauczanie Jezusa. Jesus was a little bit reluctant. Jezus był oporny w tej sytuacji. He said, "My time has not yet come." Powiedział, mój czas jeszcze nie nadszedł. Mary said, "Your time has come." Maria mówi, twój czas nadszedł. And Jesus got up and transformed the water into wine. A Jezus wstał mimo wszystko i przetransformował, przemienił wodę w wino. So it is Mary who initiates to inaugurate the public ministry of Jesus. To jest Maria. Maria była tą, która zainicjowała jego publiczną posługę. And it is Mary who initiates the inauguration of the ministry of the risen Lord. I to Maryja zainaugurowała. Mary, it is Mary who initiates. To Maryja była tą, która inicjuje. The inauguration of the ministry of the risen Lord. Inaugurację posługi zmartwychwstałego Pana. That's why Mary is standing at the foot of the cross. Dlatego ona właśnie stoi u stóp krzyża. So at the beginning of the public ministry of Jesus, Mary stands with him. Na początku publicznego nauczania Maryja stoi z nim. At the very moment when Jesus begins his heavenly ministry. I na początku tego, kiedy Jezus zaczyna swoją służbę w niebie, posługę w niebie. Mary stands with him. Maryja również stoi z nim. Only two incidents John records. Tylko te dwie sytuacje Jan wspomina. But there's a difference. Ale jest różnica. And both are related. Jest różnica między nimi i również powiązanie. So let us look at these two incidents. Spójrzmy na te dwie sytuacje teraz. At the wedding at Cana, na weselu w Kanie. Mary was there, Maria tam była. And Jesus was invited, a Jezus był zaproszony. And the disciples too. I również apostołowie, uczniowie. And then, after, in those times, men were served first. Men were served first in a feast in those days. A na takich ucztach, na takich weselach, mężczyźni byli obsłużeni wtedy, obsługiwani w pierwszej kolejności. And Jesus and the disciples ate well. Jezus i apostołowie zjedli dość dobrze. And after a heavy meal, usually men enter into international conversations. Mężczyźni, wiecie, po ciężkim posiłku wchodzą w tematy i rozmowy wagi międzynarodowej. And standing under a tree, Jesus and the disciples were discussing about international affairs. I stojąc pod krzyżem, Jezus i apostołowie rozmawiali o sprawach wagi międzynarodowej. And you know, at that time, women will be concerned about the problems in the kitchen. Wiecie, a w tym momencie, kiedy oni toczyli rozmowy wagi międzynarodowej, kobiety zajmowały się przyziemnymi problemami braków w kuchni. And Mary knew that they have scarcity of wine. Maryja już wiedziała, że oni mają za mało wina, brakuje im wina. And Mary came to Jesus and the disciples. I Maryja przychodzi do Jezusa i apostołów, who were engaged in heated discussion. Którzy byli w najwyższym możliwym momencie rozmowy o sprawach międzynarodowych. No, they were discussing about the financial problems in Greece. Wiecie, problemy finansowe w Grecji. No, the problem in Syria, Damascus, America. Problem w Syrii, w Damaszku, w Ameryce. Because their stomach is full. Wiecie, ich żołądek jest pełny. And Mary came and interrupted this conversation. A Maryja przychodzi i przerywa tą rozmowę na wysokim poziomie. And said to Jesus. I mówi do Jezusa.
They have no wine. Oni nie mają wina. Jesus got wild because he was interrupted in the discussion. Jezus się wściekł, bo mu przerwano rozmowę na najwyższym możliwym poziomie. And he stood up and said, wstaje, unosi się i mówi: Woman, kobieto, what to me and to you? Co ci do tego i mi do tego? Did you eat? Zjadłaś? Yes. I ate, you ate, then what is the problem? Ja zjadłem, ty zjadłaś, o co chodzi? What to me and to you? Co tobie i co mi do tego? My time has not yet come. Mój czas jeszcze nie nadszedł. Mary was not happy at the reaction of Jesus. Marii ta reakcja Jezusa się w ogóle nie podobała. And did Mary answer the question of Jesus? Czy Maria odpowiedziała na pytanie Jezusa? Jesus asked, what to me and to you? Jezus zapytał, co tobie i co mi do tego? Did Mary answer that? Czy Maria odpowiadała na to pytanie? Why not? Dlaczego nie? Cheap questions are not to be answered. Pytania się nie odpowiada. Na głupie pytania nie ma odpowiedzi. Tak, bym przetłumaczył po polsku. Mary thought Jesus has become very cheap. Maria sobie pomyślała, że Jezus tutaj był zadał głupie pytanie. So his question is not to be answered. Więc to pytanie nie zasługuje nawet na odpowiedź. So she did not answer his question. Dlatego nie odpowiedziała na jego pytanie. Instead she turned to the servants. Zamiast tego zwróciła się w stronę sług. And typically of a woman, she was murmuring within herself. I z typową manierą dla kobiety, mrucząc pod nosem, powiedziała. What is the typical nature of a woman? Jaka jest typowa natura kobiety? Grumbling, murmuring. Marudzenie, narzekanie, takie. You look at the pots in the kitchen. Spójrz tylko na osobę w kuchni. The anger against your husband, you meet it out against the pots. Wyładowuje swój gniew na swojego męża, gdzie? Na naczyniach. You wanted to beat your husband. Chcesz pobić swojego męża. But you cannot. Ale nie możesz. So you meted out that anger towards the pots. Więc przekierowujesz swój gniew na garnki i talerze. Or you look at your children. Albo spójrz na swoje dzieci. When they were born, they had a very round buttocks. Kiedy się urodziły, miały bardzo okrągłe, ładne pośladki. But now they are flat. Ale teraz są proste. Płaskie. What happened? Co się stało? The anger against your husband. Gniew na twojego męża. You meet it against the children. Niestety przenosisz na dzieci. And you took the child and said, sit down there. Bierzesz dzieci i mówisz, siadaj tutaj, i wciskasz w krzesło. And we have to encourage that grumbling. We have to encourage that grumbling. Encourage. Because as men. Yeah, as men, because otherwise they will beat the men. Instead of beating only, they are grumbling. So you're happy, yes? My mężczyźni jesteśmy szczęśliwi, że tak się dzieje, bo w innym wypadku zamiast tego narzekania, marudzenia, byśmy dostali po łbie. Mary spoke within herself. Maria mówiła do siebie w środku. Jesus said, dialog wewnętrzny. My time has not yet come. Jezus powiedział, mój czas jeszcze nie nadszedł. Mary said, maybe your time has not yet come. Powiedziała sobie w środku dialog wewnętrzny, może twój czas jeszcze nie nadszedł. But our time has come. Ale nasz tak. And she turned to the servants. I zwróciła się w kierunku sług. And gave them an order. I wydała im rozkaz. He will tell and you will obey. On wam powie, a wy się dostosujecie. It was an order. To był rozkaz. Jesus got up immediately. Jezus wstał natychmiast. And went as Mary said to her. So said to him. Did as Mary told. I czy Maria powiedziała cokolwiek do niego w tej sytuacji? Immediately his time came. His time came immediately. Jego czas nadszedł natychmiastowo. At wedding at Cana, they produced the best wine, but Jakub has already drunken the best wine. W Kanie mieli najlepsze wino, ale Jakub już tutaj popija to najlepsze wino. Just 30 seconds before Jesus said, my time has not yet come.
Tylko 30 minut wcześniej, 30 sekund wcześniej Jezus powiedział: mój czas jeszcze nie nadszedł. But when Mary became very strong, Jesus had to change his stand. Ale kiedy Maryja stanęła w bardzo mocnej postawie, Jezus natychmiast musiał przeewaluować swoje stanowiska, zmienić swoje stanowisko. Women have the power to change the will of God. Kobiety mają moc zmienić wolę Boga. And they change the will of the husband too. Również zmienić wolę męża. Saints can change the plan of God. Święci mogą zmieniać plany Boga. I ask you to read the three volumes of Jesus of Nazareth written by Pope Benedict XVI. Poprosiłem was kiedyś, abyście przeczytali trzy tomy Jezusa z Nazaretu papieża Benedykta. Where he explains how God changed his plan when we were stubborn. Gdzie on wyjaśniał, w jaki sposób Bóg zmienia swoje plany, kiedy my jesteśmy uparci i oporni. God is asking you to go this way. Bóg cię prosi, żebyś poszedł tą drogą. But you are going that way. Ale ty idziesz tamtą. What is the choice before God? To jaki Bóg ma wybór w tej sytuacji? Shall he abandon you? Ma cię opuścić? Or go with you? Czy pójść z tobą? Go with you. Pójść z tobą. He has to change his plan. Musi zmienić swój plan. Each moment when we go in the other direction, w każdym momencie, kiedy my idziemy w innym kierunku niż Bóg zaplanował, God is put to difficulty. Bóg staje przed problemem. But you can also change the plan for good. You can. Change the plan of God for good. Ale możesz też zmieniać plany Boże w dobrym kierunku, we właściwym kierunku. That is what happened at the wedding at Cana. To się właśnie stało na weselu w Kanie. Jesus said, "My time has not yet come." Jezus powiedział: mój czas jeszcze nie nadszedł. Mary said, "We don't look for your time." Maria mu powiedziała: my nie patrzymy na twój czas. Our time has come. Nasz czas nadszedł. We have no wine. Nie mamy wina. And God, Jesus changed his plan. I Bóg, Jezus, zmienił swój plan. Mary asked for a miracle at the wedding at Cana. Maria poprosiła o cud w Kanie Galilejskiej na tym weselu. Looking for a miracle is a good sign of perfect faith or of beginning faith. Czy poszukiwanie, proszenie o cud jest znakiem takiej, wiecie, początkującej wiary, czy takiej doskonałej wiary? Looking for a miracle? Poszukiwanie, spodziewanie się cudu, czy to jest znak takiej początkującej wiary, czy doskonałej wiary? Perfect faith? Doskonałej? Or beginning faith. Doskonałej czy takiej początkującej, rozwijającej się? Difference of opinion. Różnica zdań. In the Bible it is a sign of imperfect faith. W Biblii jest to znak niedoskonałej wiary. Looking for a miracle from God. Szukanie, oczekiwanie cudu od Boga. Is a sign of imperfect faith. Jest znakiem niedoskonałej wiary. Therefore Jesus called her woman. Dlatego Jezus mówi do niej takim tonem: kobieto. In the Bible there is not a single incident where the son called his mother woman. W Biblii nie ma żadnej innej sytuacji, kiedy mężczyzna zwraca się do swojej matki w tak grubiański sposób: kobieto. Why did Jesus call her woman? Dlaczego on nazwał, zwrócił się do niej: kobieto? Mary was very strong in dealing with Jesus. Maria była in that situation. Yeah, in the situation. Maria dość szorstko tutaj zagrała z Jezusem. But Jesus is also very strong. Ale Jezus również był szorstki w tej sytuacji. Jesus called her woman. Nazywają kobieto. At the foot of the cross also Jesus called her woman. U stóp krzyża Jezus również się do niej zwraca w ten sposób, mówi do niej: kobieto. But there's a difference between these two callings. Ale między tymi dwoma sposobami zwrócenia się jest duża różnica. So let me give you the explanation why Jesus called her woman. Więc ja wam teraz postaram się wyjaśnić, dlaczego Jezus tak się zwraca do Maryi, mówiąc kobieto w jednej i drugiej sytuacji. It is slightly difficult to understand, so pay high attention. Jest to trudne do zrozumienia, dlatego bardzo uważnie mnie teraz posłuchajcie. At the wedding at Cana, na weselu w Kanie, Mary is standing there as a physical mother of Jesus. Maryja tam jest jako fizyczna matka Jezusa, cielesna, dosłowna.
And that is why it is written, Jesus' mother was there. Dlatego jest tam napisane, matka Jezusa tam była. Jesus' physical mother was there. Fizyczna, cielesna matka Jezusa tam była. And Jesus invites her to become the woman of the Bible. In that situation? Yes. I Jezus zaprasza ją, aby ona stała się kobietą biblijną. Jeszcze nie wiem, co chodzi. It's a phrase, woman of the Bible. Kobieta z Biblii. Who is the woman in the Bible? Kim jest kobieta w Biblii? The first explanation is given in the book of Genesis. Pierwsze wyjaśnienie mamy już w Księdze Rodzaju. Chapter 2. Księga Rodzaju 2. Verse 23, the last part. 2:23. 23, yes. This one shall be called woman because she is taken from the man. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Who is the woman? Kim jest kobieta? One who is taken from the man. Ta jest tą, która została wzięta z boku mężczyzny, stworzona z boku mężczyzny. According to the Bible, zgodnie z Pismem Świętym, z Biblią, woman is one who is taken from the man. Kobieta jest tą, która jest wzięta od mężczyzny. Now Jesus is inviting Mary, the physical mother of Jesus, Jezus zapraszając swoją fizyczną matkę, to be the woman of the Bible. Zaprasza ją, aby była kobietą z Biblii. Who is the perfect man in the Bible? Kim jest doskonały człowiek w Biblii? Jesus. Jezus. Jezus so jest z nim. Mary had to be reborn from Jesus. Tak więc Maryja musi się narodzić na nowo z Jezusa. So the invitation of Jesus to Mary is this. Tak więc zaproszenie, które Jezus kieruje do Maryi, jest następujące. Stop to be the physical mother of Jesus. Przestań być moją fizyczną matką. And become the woman of the Bible. I stań się kobietą z Biblii. By being born of the perfect man that I am. Będąc, rodząc się na nowo ze mnie doskonałego człowieka, którym jestem. Like Jesus told Nicodemus, tak jak Jezus powiedział Nikodemowi, unless you are born from above, jeśli się nie narodzisz z góry, jeszcze raz, you cannot enter the kingdom. Nie możesz wejść do królestwa. Now Mary had to be born from above. No, Maryja musiała się jeszcze raz narodzić z góry. So Jesus' mother has to become the woman of the Bible. Tak więc Maryja, matka Jezusa, musiała się stać kobietą z Biblii. How do you become the woman of the Bible? Jak się stajesz kobietą z Biblii, kobietą biblijną? By being born of the perfect man, that is Jesus. Przez to, że narodzisz się z doskonałego człowieka, którym jest Jezus. And Mary agrees to that. I Maryja się zgadza na to. It is on that agreement that Jesus performed the miracle. I to na podstawie tej zgody wyrażonej przez Maryję, Jezus się zgadza na zrobienie, uczynienie tego cudu, który robi. Now let us go to the foot of the cross. A teraz przejdźmy do stóp krzyża. There also Jesus' mother was standing. Pod krzyżem również stała Maryja, matka Jezusa. Let us contrast these two incidents. Ale skontrastujmy, skonfrontujmy te dwie sytuacje. At the wedding at Cana, na weselu w Kanie, there was a scarcity of wine in the context of a wedding. Był tam brak wina w kontekście wesela. In the neighborhood of Mary, w sąsiedztwie Maryi, there was a marriage, było małżeństwo. Not in the house of Mary, nie w domu Maryi. In one of the neighbor's house, w jednym z domu jej sąsiadów. And scarcity of wine, i brak wina. It's a crisis. To jest kryzys. But not the biggest crisis. Not the biggest. Not the biggest. Nie największy. It's a problem because it brings scarcity of wine brings some dishonor to the family. Czy bo brak wina w tamtych czasach to była taka some humiliation. Okay. Wstyd dla rodziny. But that is not the biggest problem in any family. Poniżenie. Ale to nie był największy problem. To nie jest największy problem w każdej rodzinie. Yet Mary asked for a miracle. A jednak Maryja w tej sytuacji prosi o cud. Now at the foot of the cross. A u stóp krzyża. There's a crisis in Mary's family. Jest kryzys, tym razem w rodzinie Maryi. Not in the neighbor's house. To już nie w sąsiedztwie. Mary's family. W jej własnej rodzinie. And the biggest crisis. Największy kryzys. Her son. Jej syn. Only son. Jedyny syn. Quite young. Całkiem młody. 33 year old.
33 lata. He's dying. Umiera. No, being killed as a criminal. No nie, nie, jest zamordowany jak najgorszy przestępca. It's the biggest crisis for any mother. To jest największy możliwy kryzys, jakiego może doświadczyć jakakolwiek matka. There's a crisis in Mary's family. W Maryi rodzinie jest kryzys. Not in the neighbor's house. Nie u sąsiadów. Her only son. Jej jedyny syn. Quite young. Całkiem młody. 33 lata. Being killed as a criminal. Jest zabity tak jak przestępca. Did Mary ask for a miracle? Czy Maria prosi w tym momencie o cud? No. Nie. She has been born from Jesus. She has been born. Yeah. Nie. Ona się narodziła albo nawet naradza w tym momencie z Jezusa. She has become the woman of perfect faith. Staje się w tamtym momencie kobietą doskonałej wiary. At the wedding at Cana, na weselu w Kanie, Jesus asked Mary to be born of the man that he is. Jezus zaprasza Maryję, aby się narodziła z Niego jako doskonałego człowieka na nowo. And at the foot of the cross, a u stóp krzyża we see a Mary, widzimy Marię, who is already born from above. Która już się narodziła z wysoka. She is born from Jesus. Narodziła się z Jezusa. And that is her rebirth in the Holy Spirit. I to są jej ponowne narodziny w Duchu Świętym. Jesus was born of the Holy Spirit. Jezus narodził się z Ducha Świętego. Yet he received a second anointing of the Holy Spirit at the baptism. Ale otrzymał drugie namaszczenie we chrzcie. In the same way, i w ten sam sposób Holy Spirit came to Mary at the moment of annunciation. Duch Święty przychodzi do Maryi w momencie nawiedzenia, zwiastowania. But she receives a second anointing at the foot of the cross. Ale otrzymuje drugie namaszczenie u stóp krzyża. She is born from above, that is Jesus Christ. Rodzi się na nowo z wysoka w Jezusie Chrystusie. And therefore Jesus calls her again, woman. Jesus calls her. I dlatego Jezus zwraca się do niej, kobieto. This is your son. To jest oto twój syn. And to John, Jesus said, this is your mother. A do Jezusa mówi, to jest matka twoja. What is the meaning of that word, woman, at the foot of the cross? Jakie jest znaczenie tych słów tutaj u stóp krzyża, kobieto? Jesus is inviting Mary. Jezus zaprasza Marię. Stop to be the woman of the Bible. Bible? Yeah. Stop to be the woman of the Bible. Przestań być kobietą Biblii. And become the mother of the Bible. I stań się matką Biblii. Who is the mother in the Bible? Kim jest matka w Biblii? When was the woman called Eve? Kiedy kobieta była nazwana Ewą? In the book of Genesis, Księdze Rodzaju, chapter 3, rozdział 3. Verse 20. Rodzaj 3:20. 3:20. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona się stała matką wszystkich żyjących. The woman was called Eve after giving birth to children. Kobieta została nazwana, otrzymała imię Ewa po tym, jak urodziła dzieci. And what is the meaning of the word Eve? Jakie jest znaczenie słowa Ewa? Giving life? Giving life? Yeah. How do you pronounce in Polish? Ewa? Ewa. Okay, how do you spell? E-W-A. And what is the spelling of Yahweh? J. Similar, only? J-A-H-W-E. If you take a Hebrew, jeśli spojrzymy na hebrajski, the spelling of Eve and the spelling of Yahweh is almost the same, except one letter. To jak piszemy Ewa i jak piszemy Yahweh jest bardzo podobne za wyjątkiem jednej litery. Yahweh means one who lives. Jahwe, czyli ten, który żyje. And Eve means one who gives birth. A Ewa to ta, która daje życie, narodziny. I don't know whether you can see, but you can see. No.
YHWH. YHWH. Widać, nie widać, nie? Okay. Yahweh is written in Hebrew like this. Yahweh bez samogłosek. And if you remove this ya element, it is Hawa. Kiedy usuniesz ten pierwszy element Y, zostaje Hawa. Hawa is Eva. To inaczej oznacza Ewę po hebrajsku. So both are coming from the same root. Te dwa słowa pochodzą z tego samego rdzenia. God is the one who lives. Bóg jest tym, który żyje. And the woman is one who gives life to others. A kobieta jest tą, która daje życie innym. Women are very great. Kobiety są wielkie. Amen. Amen. Woman was called Eve when she delivered children. Kobieta była nazwana Ewą, kiedy rodziła dzieci, kiedy zrodziła dzieci. Now Jesus is inviting Mary. Jezus teraz zaprasza Maryję. To become the mother of the Bible. Aby stała się matką w Biblii, w Piśmie. By giving birth to spiritual children. Dając życie duchowym dzieciom. And the spiritual children are represented in the person of John. A te duchowe dzieci są reprezentowane przez Jana. And what did John do? Co robi Jan? John welcomed Mary in his house. Jan przyjmuje Maryję do swojego domu. Przyjął ją, wziął ją do swojego domu. It's very important. To jest bardzo ważne. The disciple whom Jesus loved, apostoł, którego Jezus umiłował, welcomed Jesus' mother, przyjmuje matkę Jezusa in his house, do swojego własnego domu and treated her as his mother. I traktuje ją jak swoją własną matkę. Any disciple loved by Jesus, jakikolwiek apostoł ukochany, uczeń ukochany przez Jezusa, will welcome Mary to their house, przyjmie Maryję do swojego domu and accept her as their mother. I zaakceptuje ją jako swoją matkę. You can put it the other way also. Możemy to ustawić odwrotnie. Any disciple, każdy uczeń, not welcoming Mary into their house, który nie przyjmuje matki Maryi do swojego domu, is not a disciple loved by Jesus. Nie jest uczniem umiłowanym przez Jezusa. If you are a disciple loved by Jesus, jeśli jesteś uczniem umiłowanym przez Jezusa, you will welcome Mary as your mother. To zaprosisz Maryję do swojego życia, do swojego domu jako matkę. And that is what is written in the Bible. To jest napisane tutaj w Piśmie Świętym. It is not my explanation. To jest moje wyjaśnienie. Any disciple loved by Jesus welcomes Mary as their mother. Każdy uczeń kochany przez Jezusa zaprasza Maryję jako swoją matkę. Remember? Pamiętaj. Jesus did not give Mary as our mother at the wedding at Cana. Jezus nie dał nam Maryi jako matki na weselu w Kanie. But at the foot of the cross. Ale u stóp krzyża. Because Mary has undertaken the pilgrimage of faith. Bo Maryja musiała przejść od jednego momentu do drugiego pielgrzymkę wiary. At the wedding at Cana. Na weselu w Kanie. Mary was standing. Maryja stała jako. And asked Jesus for gifts. Maryja stała i prosiła Jezusa o dar. At the beginning faith, we are beggars before God. Kiedy mamy taką początkującą wiarę, to jesteśmy jak tacy żebracy, stoimy i błagamy Boga, prosimy Go. And we ask for many miracles. Prosimy o wiele cudów. We have right for that. Mamy prawo do tego. Mary taught us to be beggars before God. Maryja nauczyła nas, jak być takimi żebrzęczymi, błagającymi przed Bogiem. In the Old Testament, Jacob told us to be beggars before God. W Starym Testamencie Jakub nam pokazuje, jak być takimi żebrakami przed Bogiem. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, tak mówi Jakub. Maryja powiedziała Jezusowi, nie wiem, czy twój czas nadszedł, ale na pewno nasz nadszedł. Mary taught us to be beggars before God. Maryja uczy nas, jak być żebrzącymi przed Bogiem. But don't stop there. Ale nie zatrzymuj się tam. Undertake a pilgrimage of faith. Podejmij pielgrzymkę wiary in the perfect faith, do wiary doskonałej. God is the beggar. W tej doskonałej wierze to Bóg jest tym, który błaga. God knelt down before Mary at the foot of the cross. Bóg klęka u stóp krzyża przed Maryją and asked Mary to sacrifice her son's life for saving the world.
Ojciec, Bóg Ojciec klęczy przed Maryją i prosi Maryję o to, aby ofiarowała życie swojego Syna na zbawienie świata. You see the correspondence between annunciation and the cross, crucifixion? Widzisz teraz relację między zwiastowaniem a ukrzyżowaniem? W postaci anioła Gabriela God knelt down before Mary at the annunciation. Bóg klęka przed Maryją w momencie zwiastowania. Now at the foot of the cross God kneels down before Mary. A teraz Bóg klęka przed Marią w momencie ukrzyżowania. And ask her son's life. I prosi o życie jej syna. To carry forward God's plan for the world. Po to, aby móc dalej wprowadzać plan Boży przez w świecie, plan zbawienia. And Mary would not ask for any miracles. Maria nie prosi tutaj o żaden cud. God is the beggar. To Bóg jest tym, który prosi. In perfect faith, God is the beggar. W doskonałej wierze to Bóg jest tym, który błaga. God now kneels down before you. Bóg teraz klęka przed tobą. And ask your life. I prosi o twoje życie. Your time. O twój czas. Your money. O twoje pieniądze. Your energy. O twoją energię. Your resources. O twój sukces. To evangelize the world. Aby zewangelizować świat. To carry forward his purposes for the world. Aby wypełnić swój plan dla świata. I repeat. Powtórzę. At the perfect faith, w doskonałej wierze God is the beggar. To Bóg jest tym, który błaga. He kneels down before you. On klęka przed tobą. And he asks your life. I prosi cię o twoje życie. Your energy. O twoją energię. Your talents. O twoje talenty. Your money. O twoje pieniądze. Your time. O twój czas. Your resources. I o twój sukces. To carry forward his purpose for the world. Aby przeprowadzić swoją wolę dla świata. And that purpose is evangelization. I tym celem jest ewangelizacja. And Mary gave her consent. I Maryja wyraziła tam pod krzyżem swoją zgodę. She became the perfect woman of faith. Stała się doskonałą kobietą doskonałej wiary. Therefore she was invited to deliver spiritual children. Dlatego była zaproszona do tego, aby wydać na świat duchowe dzieci. To deliver all the disciples loved by Jesus. Aby wydać na świat tych wszystkich uczniów kochanych przez Jezusa. Let me repeat, my dear friends. Moi kochani przyjaciele, powtórzę. All these incidents carry our mystery. Te wszystkie sytuacje, o których mówiliśmy, one niosą także nasze sytuacje z naszego życia. The mystery of our existence on earth. Tajemnice naszego życia tu na ziemi. And the mystery of our vocation. I tajemnice naszego powołania. Now the question is, God is kneeling down before you. Pytanie jest następujące. Bóg klęczy teraz przed tobą. Are you ready to give your life? Czy jesteś gotów oddać mu swoje życie? Your time. Swój czas. Your talents and skills. Twoje talenty i zdolności. Your money. Twoje pieniądze. Your resources. Wszystkie twoje zasoby. To God, so that he can carry forward his purpose for the world. Tak, żeby on mógł wypełnić swoją wolę dla świata. Amen. Amen. Are you ready? Czy jesteś gotowy? No strength. Are you ready? Are you ready? Tak. Tak. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Chwała Panu. Chwała Panu. Halleluja. 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 Amen. Amen.